Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Ewa Michalska, a moim dzisiejszym gościem jest Marta Koziarska, magister farmacji, szkoleniowiec, farmaceutka z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorka licznych publikacji w tematach zdrowotnych. Witam serdecznie, Pani Marta. Dzień dobry, Pani Ewa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, jakim jest atopowe zapalenie skóry. Powiemy sobie, jak postępować w przypadku tego schorzenia. Marta odpowie na pytania, czy jest to choroba przewlekła, jak ją leczyć, dlaczego profilaktyka jest tak ważna. Pani Marto, zacznijmy więc od pierwszego pytania. Czym jest atopowe zapalenie skóry? Jakie są przyczyny tej choroby i czy da się tę chorobę wyleczyć całkowicie? Atopowe zapalenie skóry to jest choroba przewlekła, której objawy widzimy na skórze, ale musimy pamiętać, że to jest choroba ogólna organizmu. Przyczyny są różnorakie. Badacze wskazują na pewien komponent genetyczny. Parę takich schorzeń genetycznych udało się odkryć, które są powiązane właśnie z występowaniem zmian skórnych z różnych przyczyn, czy z przyczyn budowy samej skóry, czy z przyczyn dysfunkcji układu odpornościowego. Wpływ na rozwój i powstanie tej choroby mają też czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład obecne w środowisku różne toksyny, kurz, dym tytoniowy, alergeny, drobnoustroje, więc możemy tu mówić o takim czynniku infekcyjnym. Może nie do końca o to chodzi, tyle że skóra osób chorych na AZS jest bardziej podatna na reakcje na tego typu drobnoustroje, które zdrowemu człowiekowi nie czynią żadnej krzywdy. Czy tą chorobę da się wyleczyć? Raczej staramy się patrzeć na to tak, że jako że jest to choroba, która przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, jeżeli doprowadzimy do tego, że remisja będzie długa, a zaostrzenia najwyżej drobne i rzadkie, to będziemy mogli mówić o sukcesie. Mhm. Czyli rozumiem, że te czynniki środowiskowe, wielorakie, które Pani wymieniła, w przypadku osób, które mają taką pewną podatność i też występują te czynniki genetyczne, powodują, że ta skóra reaguje po prostu w ten, a nie inny sposób. Ta skóra jest z założenia słaba. Jej bariera hydrolipidowa, czyli to, co ma nas chronić przed wnikaniem różnych substancji czy przed ich drażniącym działaniem, jest w jakiś sposób uszkodzona. To już zależy od tego, jak u danego chorego. No i skutkiem tego są zmiany, które się na tej skórze pojawiają, z charakterystycznym uogólnionym świądem, który bardzo dokucza chorym. Jasne, czyli jest to choroba przewlekła i przede wszystkim zależy nam na tym, żeby stosować tak działania profilaktycznie, aby nie dopuścić do tych okresów zaostrzeń, które występują, tak? Tak jest, bo jeżeli wystąpi zaostrzenie, wchodzi tak zwana ciężka artyleria, czyli bardzo, bardzo intensywnie działające leki, a chodzi nam o to, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać, czyli profilaktyka jest w tej chorobie najważniejsza. Jest takie zadbanie o całokształt życia chorego, żeby tych zaostrzeń nie było. I tutaj mówimy o wielu rzeczach, na które chory powinien zwracać uwagę. Między innymi na przykład u bardzo dużej części chorych atopowe zapalenie skóry powiązane jest z alergiami, czy to wziewnymi, czy to z alergiami pokarmowymi, czy kontaktowymi. W związku z czym, jeżeli im więcej takich czynników uda nam się z otoczenia chorego wyeliminować, tym łatwiej będziemy wydłużać te okresy remisji, może nawet zaostrzenia przestaną się pojawiać. Z innych czynników, które musimy wziąć pod uwagę, to też czynnik psychiczny, ponieważ oprócz tego, że stres w ogóle będzie wpływał na układ odpornościowy i może powodować, a nawet często, bo to widać po pacjentach, powoduje zaostrzenie choroby, to jeszcze sama obecność zmian skórnych wpływa bardzo źle na psychikę chorego.
Oprócz tego chory musi się nauczyć prawidłowej pielęgnacji swojej skóry, bo ona jest narażona na różnego rodzaju zniszczenia dodatkowe, w związku z czym cała pielęgnacja jest skierowana na to, żeby nie niszczyć i dodatkowo zadziałać wspierająco na barierę lipidową. Pani Marto, jak leczyć AZS? Czy mamy wypracowane pewne standardy postępowania, bo rozumiem, profilaktyka jest bardzo ważna, tak, i o nią przede wszystkim powinniśmy na co dzień dbać, ale mamy też te okresy zaostrzeń, tak, i tutaj już farmakoterapia wchodzi. I jak to wygląda i czy jest to proces i leczenie długotrwałe? Staramy się nie używać zbyt długo leków. Jeszcze na przykład stosowane czasami leki przeciwhistaminowe nie mają aż tylu skutków ubocznych, ale już prowadzenie leków immunosupresyjnych, czyli zmniejszających siłę działania układu odpornościowego, no one są już lekami mocnymi, mającymi skutki uboczne. W związku z czym stosuje się je krótkotrwale, tylko żeby doprowadzić do remisji. Czasami dokłada się leki przeciwwirusowe czy przeciwbakteryjne, kiedy podłoże tego zaostrzenia jest infekcyjne, ale to są już rzeczy, do których staramy się nie dopuszczać. Czyli rozumiem, te wszystkie czynniki, które Pani wymieniła wcześniej, a między innymi właśnie te czynniki zewnętrzne, także stres długotrwały, który towarzyszy pacjentowi, czy właśnie nieodpowiednia dieta i narażenie na takie alergeny pokarmowe także sprzyjają powstaniu i pojawieniu się tych nawrotów choroby, tak? Tak jest. I właśnie to są rzeczy, nad którymi bardziej się trzeba zastanowić, niż nad tym, no, co będziemy używać, kiedy stanie się stan ostry. Lepiej, żeby go po prostu nie było. Okej, czyli profilaktyka. Tak, wracamy jest, do profilaktyki. Dokładnie. Mówimy sobie o leczeniu, o profilaktyce. I teraz chciałabym jeszcze spytać Panią o to, czy bardzo duże trudności sprawia lekarzowi rozpoznanie AZS. Czy atopowe zapalenie skóry ma pewne jakby kryteria, które ułatwiają specjaliście lekarzowi rozpoznanie, że właśnie mamy do czynienia z tą chorobą? Choroby skórne mają to do siebie, że czasami bywają w obrazie podobne, dlatego w pewnym wymyśla się pewne kryteria, czy tam opracowuje się pewne kryteria, które pozwolą lekarzowi przypisać objawy pacjenta do danej jednostki chorobowej. I jeżeli spojrzymy na zmiany skórne u pacjentów z AZS, które charakteryzują się występowaniem grudek, zaczerwienienia, suchej skóry, czasami sączących się ranek, no to jak spojrzymy na to ogólnie, to rzeczywiście może trudno być określić, która choroba to powoduje. Spojrzymy również na chorego i znajdziemy charakterystyczne miejsca, w których te zmiany się pojawiają. Na przykład u dzieci raczej jest to skóra twarzy czy skóra kończyn, a u starszych dzieci, dorosłych, takie miejsca jak doły łokciowe czy doły podkolanowe. Oczywiście przy zaostrzeniach może dojść do rozsiewu na całą skórę. Wcale nie jest łatwe odróżnienie różnych chorób skórnych niekiedy od siebie, dlatego ustala się pewne kryteria diagnostyczne. I w przypadku AZS-u ustalono, że jeżeli chory spełnia 3 z 4 takich ustalonych kryteriów, to możemy mówić o występowaniu atopowego zapalenia skóry. Przede wszystkim jednym z tych kryteriów jest uogólniony świąt, jako taka rzecz, która najbardziej chorym dokucza. Drugą sprawą jest charakterystyczne występowanie zmian. Trzecią sprawą jest to, że widzimy, że jest to choroba przewlekła z okresami remisji i nawrotów. I czwartym kryterium jest wywiad rodzinny, co ciekawe, ponieważ jeżeli występowało już wcześniej to schorzenie w rodzinie, czyli ta komponenta genetyczna, no to możemy spodziewać się, że nasz chory choruje właśnie na AZS. Czyli rozumiem, mamy 4 kryteria i 3 z nich muszą być spełnione, żeby była diagnoza, że to jest atopowe tak. zapalenie skóry. Pani Marto, wobec tego zadam teraz takie pytanie. Jak nie dopuścić do tych
tych okresów zaostrzeń, jak utrzymać skórę atopową w okresie remisji? Musimy popatrzeć na to szerzej, dlatego że ważne są tutaj różne aspekty życia chorego. Chociażby wspomnijmy o diecie. Dieta musi być dopasowana indywidualnie, która będzie uwzględniała jakieś nietolerancje, alergie występujące u konkretnej osoby i to musimy wyeliminować. Dobrze, żeby była to dieta złożona ze zdrowych produktów, z której wykluczymy różnego rodzaju używki czy rzeczy wysoko przetworzone, to nie służy nikomu, a na pewno choremu na atopowe zapalenie skóry. Jeżeli da się wyeliminować z otoczenia wszelkie alergeny, czy jakieś alergeny, w każdym razie zmniejszyć ich ilość, to na pewno przyniesie to choremu ulgę. Stosuje się również takie ciekawe terapie, jak terapia światłem. Zauważono w wielu różnych próbach badawczych, że takie terapie w soli morskiej i z dodatkowym światłem, czy nawet po prostu zwykłe wakacje, poprawiają chorym skórę. No tutaj te zwykłe wakacje to też jest eliminacja między innymi stresu codziennego, też, oczywiście, tak? O czym już Pani wspominała. Dokładnie. Także wiele rzeczy może chorym pomóc utrzymać zdrowie, a oprócz tego ważna jest codzienna pielęgnacja, taka higiena skóry, która ma za zadanie przede wszystkim nie niszczyć dodatkowo. Więc jeżeli mówimy o myciu, to muszą to być bardzo, bardzo łagodne środki myjące. Same z siebie one mogą nawilżać i natłuszczać skórę dodatkowo. Oprócz tego musimy pamiętać, że skórę raczej osuszamy niż trzemy. Ona jest bardzo podatna na uszkodzenia, a każde takie uszkodzenie może stać się miejscem nowego stanu zapalnego. Po takiej higienie, czyli umyciu naszej skóry, trzeba ją czymś zabezpieczyć. I tutaj wchodzą kosmetyki różnego rodzaju i w różnych postaciach, które mają przywrócić jakby siłę tej skórze, przywrócić jej barierę hydrolipidową, sprawić, żeby nie traciła wody. Są to właśnie różne składniki, które do tych kosmetyków się dodaje. Jedne z nich będą sprawiać, że woda nie będzie tak bardzo ze skóry parować, czyli będą stanowić taką warstwę ochronną przed parowaniem skóry. Inne wręcz potrafią wodę w skórze zatrzymywać przez jej wiązanie. Są składniki, które będą skórę natłuszczały, będą dostarczały kwasów tłuszczowych i innych składników do budowy tej warstwy lipidowej. Oprócz tego są też składniki, które działają przeciwzapalnie, to często są różne roślinne środki, tak jak na przykład z lukrecji, aloesu, czy z żywokostu, czy owiec jest często stosowany. W lukrecji na przykład kwas glicyryzynowy jest takim składnikiem. I czasami dodaje się do tych kosmetyków również takie składniki, które będą działać miejscowo znieczulająco, żeby zniwelować ten nadmierny świąt. Będzie występowało takie uczucie delikatnego chłodzenia, co zmniejszy możliwość właśnie wtórnego uszkodzenia przez to, że szczególnie dzieci nie panują nad odruchem drapania się. Chociaż no, jeżeli bardzo swędzi skóra, to i dorosły może nie podołać temu zadaniu, prawda? Więc to też jest jeden z składników tak, takich. Czyli ograniczamy takich świąt i tą skórę wrażliwą zabezpieczamy, tak? Przede wszystkim też ochrona tej bariery hydrolipidowej. Tak. Nawilżona. Właśnie taka, która będzie jakby dodatkowo przez nas obroniona. No przykładem takiego kremu jest polski preparat. Tak, Allantan Sensitive. Tak, jest to krem właśnie dedykowany skórze atopowej. On łagodzi świąt, czyli ten taki najbardziej uciążliwy objaw, także zaczerwienienie skóry. Powiedzmy trochę, jakie składniki zawiera, no bo też zawiera te, które Pani przed chwilką wymieniła. No tak, między innymi ten kwas glicyryzynowy z lukrecji. On ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, no to już jest bardzo dobre działanie właśnie przy skórze atopowej, ale dodatkowo jest też przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, a to jest jakby bardzo dobrym działaniem ze względu na to, że właśnie te różne drobnoustroje mogą wywoływać ten efekt zapalny na takiej skórze. No on też ma allantoinę i pantenol, które generalnie są bardzo takie dobre wspaniale gojące do regeneracji. Skórę, tak. Mask falan z oliwek. Ceramidy. Uzupełnianie właśnie tych struktur lipidowych w skórze.
fitosfingozynę, też warto wspomnieć o tej fitosfingozynie i ta, właśnie ten składnik za co odpowiada? Będzie wzmacniał barierę właśnie tą skórną, hydrolipidową. Będzie działał Też chyba nawilżająco, natłuszczająco, prawda? Nawilżająco, tak. No, krem się wyśmienicie rozsmarowuje, on się błyskawicznie wchłania. Tak. Robi takie wrażenie takiego lekkiego właśnie chłodzenia. Lekkiego chłodzenia, no. Dokładnie, i takiej świeżości. Tak, i jest właśnie, skóra jest potem już... Co jest jeszcze plusem? Kosmetyki do skóry atopowej nie mogą być zbyt gęste, zbyt twarde w rozcieraniu, dlatego że staramy się nie trzeć skóry. A właśnie, czyli a bardziej on jest bardzo delikatnej konsystencji, takiej, którą łatwo wklepać. Dokładnie. I bardzo ładnie się wchłania, więc już go na powierzchni skóry nie czuć jako jakąś tam grubą warstwę, tylko taką cieniutką barierkę, która będzie wspierała skórę. Tak, no on też tam ma w składzie między innymi masło shea. Tak, który jest właśnie takim emolientem ogólnie bardzo dobrze chroniącym skórę i ją odbudowującym. Czyli ten zestaw składników jak najbardziej dla skóry atopowej i krem też stosujemy, z tego co tutaj widzę na ulotce, tak naprawdę od pierwszego dnia życia, czyli on jest i dla jest dzieci, bezpieczny. I dla dorosłych, jest bezpieczny. Są to składniki, które są bezpieczne, nie ma tam dodatków takich, które mogłyby dodatkowo skórę alergizować czy podrażniać, działać drażniąco. Pani Marto, czyli podsumowując, skóra atopowa jest to skóra z bardzo delikatną, często uszkodzoną barierą skórną, barierą hydrolipidową. Skóra skłonna do podrażnień, skóra, na której dominuje właśnie świąt, bardzo uporczywy świąt i przede wszystkim w działaniach naszych takich codziennych skupiamy się na profilaktyce, aby nie dopuścić do tych okresów zaostrzeń, tak? Tak, bo to właśnie te okresy zaostrzenia, wtedy musimy traktować silną farmakoterapią. Poza tym no one są bardzo nieprzyjemne dla chorego, więc ta profilaktyka to jest to najważniejsze działanie, jakie musimy podjąć. Czyli działania profilaktyczne właśnie stosując kremy, o których mówiliśmy, tutaj daliśmy taki przykład kremu Allantan Sensitive, ale także dietoterapia i inne działania, które jakby służą... Które ogólnie wspomagają chorego, tak. Jego stylu życia, tak żeby takie substancje drażniące, czy sytuacje drażniące, czy mogące źle wpływać na układ odpornościowy, nie występowały. I czynniki środowiskowe, dokładnie. Tak jest. Pani Marto, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem była magister farmacji Marta Koziarska, szkoleniowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorka licznych publikacji w tematach zdrowotnych. Dziękuję bardzo.